Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie mówimy sobie o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. Tym razem mam ze sobą miarkę krawiecką, a to dlatego, że dzisiejszy film będzie poświęcony pomiarom długości i obwodów w kończynie dolnej. Nie przedłużając tempu, czołóweczka, lecimy z tematem. Możecie się zastanawiać, po co w ogóle mierzyć długości i obwody kończyny dolnej. A no po to, że dzięki temu, że pomierzymy długość uda, długość podudzia czy długość całej kończyny, możemy lepiej wnioskować o tym, co jest przyczyną dolegliwości. Kiedy na przykład mamy z mojego modela, ale dobra, ja będę to pokazywał na sobie. Jedna z moich pacjentek chodzi w ten sposób, że wydaje się, że jej miednica jest przekoszona w jedną stronę. Jej lewa część jest wyżej, prawa niżej. I teraz mogę powiedzieć: dobra, to jest wina tego, że ma ustawioną źle miednicę. I pewnie trzeba wzmocnić mięśnie tułowia. Po tej stronie rozluźnić, po tej wzmocnić. Być może to zadziała, ale być może moja pacjentka ma jedną nogę krótszą i wtedy nie będę działał na mięśnie tułowia. Tylko zaproponuję jej, żeby nosiła wkładkę ortopedyczną i to zniweluje różnicę w długości jej kończyn dolnych. I tak też jest u mojej pacjentki, ale żeby to wiedzieć, należy umieć zmierzyć te długości. Jest kilka długości: długość stopy, długość podłudzia, długość uda, długość kończyny względna, bezwzględna i anatomiczna. I zaraz to sobie szybciutko wszystko przerobimy. Przy okazji to jest drogi dla techników masażystów, bo to zawsze obowiązuje na egzaminach. I w czasie zajęć też. Najłatwiej jest zmierzyć długość stopy. Przystawiam sobie miarkę do guza piętowego i do najdalszego punktu na stopie. Najczęściej jest to paluch. Czasami jest to drugi palec. Gdyby mój tata miał amputowaną nogę gdzieś tam, znaczy w sensie stopę, to do najdalszego punktu. Czyli guz, kruszy, yy, guz piętowy. I tu mamy 26 cm. Gratulacje. Ok. To była długość stopy. Co z podłudziem? W podłudziu mamy dwie kości: kość strzałkową i kość piszczelową. Dla nas istotniejsza jest kość piszczelowa, która biegnie od przyśrodka, dlatego będę to robił na tej nodze, żebyście wy to lepiej widzieli. Czemu jest ważniejsza, bo do niej się przyczepia więcej kości i ona przynosi większe obciążenie. Mój punkt początkowy dla podłudzia będzie z boku kolana. Jeżeli sobie idę od dołu trafiam na miejsce, gdzie kość piszczelowa się skończyła, a jeszcze nie zaczęła się kość udowa. Idąc od uda, tak samo, trafiam na miejsce, gdzie kość udowa się kończy, jest szpara i dopiero tutaj zaczyna się piszczel. I w tym miejscu przystawiam sobie moją miarkę, po czym mierzę do kostki przyśrodkowej. I teraz, według zębatego, należy mierzyć do Najbardziej wystającego momentu. Czyli tutaj byśmy mieli 38 cm. Przy okazji, błąd miarki krawieckiej to jest pół centymetra. Dlatego, że na przykład miarki nie należy zwijać. Ona się w ten sposób rozciąga. A poza tym, to nie jest precyzyjna japońska robota. czy japońska może być. Bardziej chińska pewnie. Yy, I. Czasami się, nawet w internecie widzi, że miarki, różne miarki mają różną długość, dlatego dobrze jest chociaż mierzyć tą samą miarką. Ok, mamy długość stopy, mamy długość podudzia. Co z udem? Na udzie musimy sobie znaleźć jakiś punkt kostny. No bo mogę powiedzieć, że udo skończy się tu. Ale czy na pewno? Szukamy sobie jakiegoś punktu kostnego. Ja nie będę Cię rozbierał, ale przestawiam rękę sobie z boku, kręcę nogą, czy tak naprawdę rotuję, ale niech będzie, że kręcę i wyczuwam strukturę, która w czasie tego, tej rotacji rusza się pod moimi palcami. To jest krętacz większej kości udowej. Teraz maksymalnie do góry, w sensie on jest ma troszkę y, powierzchni. Biorę tą górną powierzchnię, tu gdzie go czuję, przykładam i tym razem idę do bocznej powierzchni stału kolanowego tej przestrzeni między kością strzałkową a. Fu, między kością a kością udową. I tu mam długość uda na 42 cm. Ok, czyli mamy długości odcinkowe: stopa, podudzie, udo. Ale teraz chcę się dowiedzieć, czy mój pacjent ma całą kończynę tej samej długości, co drugą, albo po prostu jakiej długości ma. Dlatego mamy kilka długości. Długość bezwzględna. To jest długość od krętarza do kostki bocznej. Tu mam 78 cm. Bezwzględna, dlatego że nie uwzględnia stawu biodrowego, a raczej obręczy kończyny dolnej. Długość względna byłaby od kolca biodrowego przedniego górnego, czyli tutaj. I tym razem do kostki przyśrodkowej. Dlaczego do przyśrodkowej? Dlatego, że gdybym szedł do bocznej, to szedłbym pod skosem, czy po skosie. Jeżeli trafiam na kostkę przyśrodkową, to moja linia jest maksymalnie możliwie pionowa. Ok? I teraz mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa długością anatomiczną. Długość anatomiczna. Przebiega od krętarza większego, ja muszę sobie znaleźć, żeby nie było, że nie szukam, jest krętarz większej kości udowej do samej podłogi. W tym wypadku, ponieważ mam pacjenta leżącego, to do krawędzi, do krawędzi stopy na wysokości kostki bocznej. I to jest tak naprawdę ta długość, jaką rzeczywiście ma, no bo wiadomo, że każdy się opiera stopami o ziemię. Ok, Tak jak mówiłem, znajomość tych, e, tych długości pozwala nam ocenić to, czy na przykład jest wywołana zmianą w miednicy, bo wtedy będzie inna długość względna, czy zmianą w samej kończynie dolnej i wtedy to będzie inna długość bezwzględna. One się czasami mogą e, niwelować. Na przykład z jednej strony może być dłuższa długość bezwzględna niż w drugiej, a w drugiej dłuższa długość względna, dlatego trzeba to sobie zawsze zmierzyć na dwie stronę. I teraz chcielibyśmy to zrobić orientacyjnie. Nie zawsze muszę mieć miarkę przy sobie. Chciałbym to zmierzyć orientacyjnie. Jestem w stanie to zrobić. Proszę mojego pacjenta, żeby złączył kostki i pięty. i orientacyjnie widzę, czy jego stopy są równe. W tym wypadku są. Jak zrobić podudzie? Bardzo prosto. Proszę mojego pacjenta, żeby zgiął obie kończyny w stawach biodrowych i kolanowych do 90 stopni teraz jeżeli ustawię sobie razem uda to widzę czy kostki pokrywają się ze sobą pokrywają się to jest orientacyjna ocena długości podłudzia i trzecie co orientacyjna ocena długości uda patrzę czy w tej pozycji nadkłykcie są na równej wysokości no i tak są. Super. Gratulacje. Jesteś w miarę symetryczny. Okej. Okay. To, yy, to była ocena długości. No to jeszcze ocena obwodów. Po, po co ocena obwodów? Fizjoterapeuci i masażyście przydaje się na przykład do oceny wielkości mięśnia, czyli yy, tak zwanej objętości mięśnia, albo na przykład do tego, żeby stwierdzić, czy są jakieś zaniki mięśniowe. Albo dla potrzeby drenażu linfatycznego, żeby stwierdzić, czy obrzęk się powiększył od ostatniej wizyty, czy zmniejszył się, a może zmniejszył się przed, znaczy w trakcie masażu, czyli mierzymy sobie przed i po masażu. I zaczniemy sobie od tych dolnych. Wszyscy zaczynają od górnych, więc ja zacznę od dolnych. Pomiar goleniowy drugi albo podudzia drugi, jak to woli. Mierzę sobie obwód przez kostki. Bardzo prosto. Szukam jednej drugiej kostki, mierzę tak żeby być na kostkach mamy 25,5. Nie wiem, czy ci to coś powie, ale 25,5. Ok. Obwód goleniowy pierwszy mierzę sobie w najszerszym miejscu. Prawdopodobnie będzie to tuż podstawem kolan kolanowym, ponieważ tutaj yy, trójgłowy łydki jest największy. I teraz wyszło 34,5 i powinienem to porównać z drugą kończyną dolną. Tylko jak to zrobić? W sensie co, przerzucę i powiem. No dobra, mniej więcej tu, a albo tu, a albo tu. Nie. Robimy to w ten sposób, że kiedy już ustalę sobie największą jakąś tam moją, mój większy, największy obwód, mierzę sobie, jak daleko ten obwód pada od podstawy rzepki. Podstawa, rzepka, podstawa rzepki jest na dole, ponieważ rzepka jest odwróconym trójkątem. Nie ruszaj się. Mierzę sobie 4 cm. Przerzucam od podstawy rzepki 4 cm na drugą kończynę, i dopiero w tym miejscu mierzę obwód. Mam pewność, że jestem na tej samej odległości, więc mogę to jakoś porównać. Dobra, wiem, zawinęło się dookoła. Obud kolanowy, czyli rzucam to tak, żeby przejść przez oba nadkłykcie kości udowej. Ok, tu mamy 40 cm. Teraz. Obwód udowy drugi, w sumie chyba najtrudniejszy do zmierzenia. W obwodzie udowym drugim chciałbym stwierdzić, czy doszło do zaników głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, czyli tzw. Tak mięsień obszerny przyśrodkowy. Do tych zaników dochodzi m.in. kiedy kończyna jest unieruchomiona, więc mamy zwichnięcie, skręcenie, jakieś urazy stawu kolanowego albo po operacji, po unieruchomieniu. I bardzo często u moich pacjentów widzę tutaj zamiast brzuszca dół. Dlatego chcę zmierzyć czy obwód właśnie tego mięśnia jest taki sam jak w drugiej kończynie. Dlatego robię to tak. Łapię sobie jako punkt startowy podstawę rzepki. tak jak mówiłem, wierzchołek jest na dole, podstawa jest u góry. Odmierzam i teraz 6 do 8 cm u osób przeciętnego wzrostu. Gdyby to był kuzyn mojej żony, który ma blisko 2 metry, policzyłbym 10 albo 12. Czyli 6, 8, 10, 12. Tak naprawdę u jednego to może być 11, u drugiego 10, u trzeciego 12. Ważne, żeby zapisać tą odległość, żeby inny fizjoterapeuta, masażysta albo my kolejnym razem mogliśmy to odtworzyć. No więc dobra, u mojego taty niech to będzie 8 cm. I dopiero teraz robię sobie pomiar obwodu. Tu nam wychodzi 42 na drugiej nodze no, luźno. Znowu hop. 8 cm rzucam pomiar i tu wyjdzie nam, ja, nic nie wyjdzie. 42. Dobra. To był pomiar udowy drugi. Pomiar udowy pierwszy jest najbardziej standardowym pomiarem. Nie będę się za bardzo tutaj rozbierał, ale w najszerszym miejscu. Powiedzmy, że to jest tutaj, 52 cm. W ten sposób badamy objętość, czyli wielkość czworogłowego uda przywodzicieli i mięśni prostujących biodro, zginających kolano, czyli mięśni z tyłu uda. I znowu pomiar rzucamy sobie do podstawy rzepki. Przechodzimy na drugie podstawa rzepki. Robimy pomiar. Okay? Teraz do dwóch ostatnich pomiarów. Proszę, żebyś obrócił się w moją stronę na bok, dobra. Chciałbym jeszcze zmierzyć, tutaj sobie, czekaj, zegnij tą nogę, dobra. Jest wygodnie w miarę? Mhm. Chciałbym sobie zmierzyć objętość mięśnia pośladkowego, czyli zobaczyć, czy nie ma zaników pośladków, czy w ogóle te pośladki są dobrze zbudowane. Łapię sobie krętarz większy, żeby go sobie złapać, kręcę sobie, jest. I idę do szpary pośladkowej. A mam szparę pośladkową tutaj. 24,5 cm. Tak? Mniej więcej. I kolejny obwód ja sobie zrobię już na sobie. Proszę mojego pacjenta, żeby przystawił miarkę do spojenia łonowego, czyli na samym przodzie. U kobiet zwłaszcza prosimy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy mężczyznami. Nie chcemy oskarżenia o molestowanie. Więc przystaw sobie do spojenia łonowego, czyli na sam środek. I robię dokładnie to samo, czyli do szpary pośladkowej. Okay? Masz? Dobra. Ok. Tylko teraz tak zgiąłeś mi miarkę w ten sposób. Przez pośladek do szpary pośladkowej. Obwód jest troszkę większy, ale oba jakby potrafią zbadać masę mięśnia pośladkowego. Ok. Obróć się na plecy, co by do moich widzów nie być cały czas tyłem. Tak się prezentują pomiary. Długości obwodów w kończynie dolnej, proste, skuteczne, co najważniejsze przydatne. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, zasubskrybuj kanał, podziel się w komentarzu, yy, zalajkuj, wiesz sam co robić. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć!